Jeżdżę teraz po Polsce z filmem Dobra zmiana. Zwykle po pokazach odbywają się spotkania z widzami, dyskusje. I w czasie jednej z takich rozmów grupa aktywistów zwróciła się do mnie z propozycją, pytaniem. Czy podjąłbym się realizacji filmu na bardzo, bardzo trudny temat o mowie nienawiści? Jest to zjawisko groźne, niebezpieczne. Padły już pierwsze ofiary, a nawet jedna śmiertelna. Tragedia w Gdańsku, śmierć prezydenta Adamowicza wstrząsnęła całą Polską. I myślę, że powinniśmy wyciągnąć z tego wniosek. Tą drogą dalej iść nie możemy. Film pokaże ofiary, film pokaże sprawców i spróbuje zanalizować, dlaczego tak się zachowujemy. Dlaczego możliwa jest mowa nienawiści i jak należy jej unikać. Co zrobić, żebyśmy zaczęli ze sobą normalnie rozmawiać. W internecie, w życiu, wszędzie. Chciałbym zrobić film, który to wszystko pokaże, ale nie spodziewam się, że uzyskam jakiekolwiek środki z publicznych źródeł, ponieważ władze nie chcą znać pojęcia mowa nienawiści. Udają, że tego nie ma. Dlatego zwracam się do Państwa. Spróbujmy zrobić publiczną zbiórkę. Zobaczmy, czy jesteśmy w stanie finansować niezależną kulturę. Kulturę, która jest ponad podziałami. Nam nie chodzi o agitowanie za jakąś partią polityczną. Nam chodzi po prostu o to, żeby pokazać Polskę taką, jaką ona jest i żebyśmy żyli w zgodzie, bez mowy nienawiści. Spróbujmy złożyć się na taki film. Bardzo Was o to proszę i obiecuję, że zrobię go najlepiej, jak będę umiał.